Dzień dobry, witam w drugim odcinku Astrobota, giereczki nietuzinkowej, moi drodzy. Kontynuujemy naszą przygodę zbierania części do PlayStation 5, którą to ten robot właśnie próbuje odnaleźć z rozrzuconych po całym świecie kawałków. Tak wygląda aktualnie nasza konsolka. Ona ma zamontowany tutaj już jeden... Tutaj już ma jeden z czterech takich segmentów. I to są pamięci. Dobra, idziemy dalej. Co się patrzysz? Poczekajcie, bo tu jeszcze są inne rzeczy nowe. Coś mi się odblokowało tutaj, nie? O, tutaj, to chcieliście, żebym poszedł. Uwaga. Co tu jest w środku? Laboratorium. Kuleczki. Ojejku, kiedyś się wrzucało złotóweczkę i wylatywała kulka. Ja wydaję tutaj te monety, tak? Jak ja to mam złapać? A? Coś tam złapałem. Sanktuarium pogromcy wampirów. Aha, i to są takie... Dobra, fajne. Czyli elementy dodatkowe, tak? Do tych postaci, co ich znalazłem. Squeaky, straszna gaduła. Jakiś niezbędnik wakacyjny. Rozumiem, że to będzie na tej mapce, w moim lobby wszystko, tak? Okej, okay, surykatki. Pudełko z nostalgią. O, ale świetne zestaw, co? Patrzcie, jaki fajny telewizor. Do tego jeszcze PS1, taki szaraczek. Mieczyk. Ojo! Banan. Banan z małpką z Ape Escape. Banan z kolejną małpką. Proszę, Jack, moi drodzy. Dexter. Tron przywódcy będzie siedział tutaj. Ultra pudło 3000, moi drodzy. Pułapka na małpy, tak jak w grze. O, moi drodzy. Mamy Uga Buga. Ale tańczy. Patrz. Take this. I mamy jeszcze słoneczny sześciostrunowiec. Dobra, już nie mamy hajsu, idziemy. O, tam coś lata, papugi. Papugi mają puzel. Dawaj. Chodź tu, papugo. Ajajaj, tu pewnie jakoś trzeba to inaczej. Ty małpko, co ty robisz? Dobra, idziemy. Let's go. Dwudziestu pięciu jest potrzebnych, żeby ustawić wielki most. Oni się przewrócą teraz? Tak. Dalsza część, co tu się dzieje? Oni są uwięzieni tutaj. Dawać ich. Podnosimy. Boty uratowane, super. Co tutaj? Tu będzie trampolina chyba. Tak. Tu mamy, tu 50 trzeba, to nie mamy ich tylu. Tu 30 to mamy. Chodźcie. Jeszcze raz, chyba to źle zrobiłem. Uwaga. A, bo oni drabinę mi stworzą.
Satelita. Astrobocik. Oho! Ona teraz skanuje w poszukiwaniu jakiejś innej chyba galaktyki. Coś tam znalazła. Układ mackowy. Sprawdźmy. O, tu jest złodziej z procesorem. Co ty robisz? Jak mogłeś procesor... Chiny powygina wszystkie. O, tutaj kraby. Archipelag, tutaj będą jakieś kraby. Mamy jednego pizla już. Ale ładna woda. Taka chillerka, nie? Muzyczka taka właśnie wakacyjna. O, tu pa... Oj, 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 oj. Uratowałem pierwszego. Pierwszy bot uratowany. Dobra, skoczmy do tej wody. Wszyscy są tutaj ze mną, okej. Pudełeczko. Zbieramy monetki. Bo będziemy mogli dzięki temu kupić jakieś skiny, nie? Znaczy kupić. Wylosować. Oho! Bosik chyba. A tu są banany, po których będziemy skakać, to zaraz. Aj, pękłem. Czy nie przeszkadza ci, że ta gra ma PEGI 6 i jest na niskim poziomie? No właśnie, gram też w taką, żebyś spokojnie zrozumiał, o co tutaj chodzi, nie? Bo jak na przykład ci odpalę takiego Hearthstone'a, to możesz się pogubić, bo tam są napisy, trzeba czytać. A tu na szczęście nie ma żadnych napisów. Także dasz sobie radę. O! I pieniążki. Banan. Jak tu wskoczyć? Nie, nie da się złapać. I coś tu trzeba innego zrobić, moment. A tutaj może trzeba coś wyciągnąć, uwaga. Ukryte tu były pieniądze. A, tutaj jest dziura. Małpka! Co małpka potrafi? Małpka potrafi się wspinać! Czekaj. O! Bardzo fajne małpki. I tu małpki jedna na drugiej siedzi. Ej, w tym roku same gry z małpami wychodzą. To dobrze, nie? No i już tęczowe banany. No i już. O,
Oho! Patrzcie, to tu będzie. Rzucanie. Drugi puzzle. Małpa? Małpa bić. A, pękły. Dobra. Oho! Złapaliśmy kolejnego. Gra pokazuje, co PS5 Pro potrafi. Jakie Pro? Czy to jest zwykłe PS5? O czym ty gadasz? Kurde! Ale wpadłem. Te, czekaj, czekaj, bo może tak miało być. Oho! Ale mocarz! Coś można uderzyć pewnie. Ukryte! O, mam ukrytego, dobra. Czekał tutaj. Ty, a widzieliście tego? Bo tu jest taki kościotrupek, nie? Ej, czy wy widzicie w ogóle, do czego on jest podobny? On mi strasznie z Medievala przypomina, nie? Z tym okiem. Ale to nie to. Umarł czekając. To jest gra dla dzieci. Skandal. Skandal, że dzieci potem takie gry grają. O, aloha. Małpka tam sobie drinasa pije, patrzcie. To muszę też na boki tak ruszać. A? Moment, to musi spać pewnie. Oho. Aż to się jeszcze trzyma. O. Dobra, mamy to. Bot uratowany, moi drodzy. Uwięziona elfka. Teraz tak myślę, że moja dziewczyna w to grała i widziałem tą grę pierwszy raz. To byłem pewny, że to gra dla dzieci i w sumie żadna rewelacja. Zmieniłem zdanie dopiero jak sam
miałem DS w ręce i w to zagrałem. Zaraz, jakie DS w ręce? Nintendo DS? Co ty mówisz, o Astrobocie? A, DualShock pada, dobra. No to mówcie pełnymi zdaniami, co to za Gen Z, TikTokowe generacja? Rel, Sigma, Skibidi Riz. Co to jest? Fajne! To jeszcze jednego gdzieś mam. Minąłem. Oho, wysoko. Tam jest wielki kamień jeszcze. Biorę go. Uzla mamy. No. Lewo, prawo, lewo, prawo. To bosik tutaj? Czy końcóweczka? Jeszcze coś tu do zebrania jest? Letki jakieś, grabki. Pokaż, tu mamy kuleczki. No, skibidi? Oho! No, to jest. Ale boss. Ale gigant, ty. A, spaliła mi się dupka. Chodźcie, chodźcie. No. A, specjalnie mnie tu odrzuca. Kurde, ale... Nie mogę podczas trzymania kulki, nie mogę ten... Nie mogę wykonać tej akcji rzucania. I w drugą stronę. To już like boss, no. Noż! Ej, nie, no to jest żart jakiś, poczekajcie. Kamerę mam źle wycelowaną. Come on. No, teraz chodź. No. Okej. Okay.
Aha, widzę to. Trzeba wspiąć się. Aha. Nie! No come on! Gra dla dzieci. No! To był boss jak w Soulsach. Małpy skaczą! Małpy skaczą! Małpy tańczą! Lecimy, lecimy! Aj! Dobra, gdzie lecimy? Do serka? Serek? Czy cebula? Do serka, to lecimy do serka. Serek właśnie. Słyszycie tam muzyczkę? Wszystko jest okej? Czy za cicho? Dobrze. A! Dostałem mysz! Oho! Zamknięto mnie. Zamieniam się w mini myszkę! Ale zajebiste mechaniki są tutaj. Poczekaj. Pa. O, rozsadziłem go. Takie gry są najgorsze? Nie, no bo ona jest taka... Wiesz, cały czas czujesz, że coś nowego się dzieje i to jest to w tej... Jakby w tej grze, w kolejnych planszach, cały czas by był ten pies na plecach, gdyby był te ręce małpy i tak dalej, to by była giga nuda, nie? A tutaj co chwilę masz inną mechanikę i inny gadżet. To daje cały czas świeżości. Czekaj. Oho.
Oj, oj, oj. Dobra. Ło, wieje, 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 wieje. Ale super pokój. Nie? Dobra. Pozytywka. O, ale super. O, co tam? Co tam jest? Kto tam spał? Zbieramy wszystkie monety. Kaczuszka, out. Moment. Bo my musimy jakoś... O. Ale, halo! Chodź tu do mnie. Idziemy razem. Jakiś ptaszek jest? A, że on by do góry mnie tu zabrał, dobra. Co to za... Wow! Ja tam... Czekaj, do środka tam powinienem iść. Jak on to zrobił? Moment. 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 O! Jak się patrzą na mnie, patrzcie. Ale świetne koty, nie? Ładnie zrobione. Uciekać. O, idziemy do góry, moment. A tutaj nie było mnie jeszcze. Myszka jakaś. Nie, bo myszka tutaj chyba po prostu ona sobie siedzi. Co to za gierka dla pięciolatków? No, to gierka dla pięciolatków, tak, tak. Proszę bardzo. Przycisk musimy włączyć. Hopla. Patrzę na dół. Rybik. Ładnie. Hopla. Hopla. Gołąb! Uciekaj! Co się patrzysz? Mam ci pomóc? Chodź tu. Dzielny gryzoń.
Ty taki dzielny był. Wskazówki. Puzzle były, nie? Czekaj, czekaj, nie, nie, bo tam był puzzle. Moment. Aha, moment, pójdziemy tak, żeby wskazówka nas tam podniosła chyba. Mamy to. Dobra. Ajajaj. Ej widzowie, ja ostatnio zobaczyłem taką grę. Nie wiem jak ona się nazywa, ale jakaś tam od twórców Until Dawn, co teraz wyszła. Przecież to ciężko nazwać grą. Jak ja widziałem chyba, jakiś stream losowy wszedłem. Dziewczyna grała. 10 minut zatrzymałem się na jej kanale. Cała rozgrywka polegała na tym, że ona miała w zwolnionym tempie takie quick time eventy i wciskała X i jeszcze dźwięk był jak z Dead by Daylight, ten pink, pink. I ona jak nie trafiła, to dalej żyła, tylko po prostu ktoś jej tą siekierą koło głowy zrobił i ją wystraszył. Ja mówię, przecież to jak w to się da grać w ogóle? Czy to jest gra? Co to jest? No film z przyciskami, tak. Ale chodzi o to, że w tamtej grze grasz dwie osoby i każdy pływa na grę drugiej osoby, czaisz. No to teraz to rozumiem. Oj, nie trafiłem. Teraz to rozumiem, ale sam gameplay. Patrz. Co z tego, że ja będę wpływał na grę drugiej osoby, w sensie moje wybory, skoro sam gameplay opiera się na wciśnięciu jednego przycisku. Tam nawet nie sterujesz tą postacią, ona się, to się samo dzieje. Tylko ty wciskasz przycisk, dalej. Po prostu tam jest za mało gry w grze, moim zdaniem. No, interaktywny film, nie? No dla kogoś to powstaje, widocznie mają odbiorców. Ale... to też chyba tacy właśnie odbiorcy, którzy seriale oglądają. Nie, no teraz wyszła, kilka dni temu. Grali w to od niektórzy na streamach. Ktoś tam fake, fabę, nie wiem, jakieś tam dziwna nazwa. Pranek Stone, nie wiem. O, i woda teraz spowoduje, że wylecimy do góry. Ciekawe, jaki tu będzie teraz, nie? Mechanizm. Tu jest cebulka. Co, cebulko? Smutna jesteś?
Oho, podlejemy ją, patrzcie. Ale wyrosła. Wow, ale drzewo. Skoczę mu do buzi. Idziemy w środku drzewa. Odkurzacz. Czyli do wysysania. A, czyli ja jeden płyn. Wysysam płyn. Okej, zmiażdżył mnie chłop. Patrzcie, to jest płyn, z którego powstają roślinki. Widzicie? Platformy sobie tworzę. Gdzie idziemy? Tam? Nie, no chyba tam. Ale czekaj, bo tam coś jest ukryte na pewno. Ła! Brakuje! O, dobra. Jajo! Mi. Nie! Dobra. Okej. Ale ładnie się zachowują te liście. Tutaj to wszystko w ogóle wokół. Ładnie to się zachowuje. Dobra, dawaj. Oho. Lecimy. Idziemy dalej. Ale mnie uderzył. Tak jest. Ziup. Sunięty. Jak śniadanko. Uwaga, teraz będzie mechanika. Prądy. Aj, nadźgał. No, no niestety, moi drodzy, nabiłem mu się na nohal. Hopla. Jeszcze raz. Idziemy na nohala. Czekajcie. Dobrze. O kurde! Zrzucił mnie! Para mnie zrzuciła, no ładnie. Oho, to taka mechanika, no pięknie. No ale ty, gościu. O, to fajne. O, miny. A. Nie, 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 nie. O, wyrzuciłem bomby z siebie.
Ty, on tam jest! On coś robi! Serce mu tam... A? Uważaj sobie, gościu. No. Teraz co tu się będzie działo? Pokaż. No i ładnie. Dawaj kolejnego. Hopsa. 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 Ale pięknie tutaj idą ze mną. Do końca mapki. Ej, wylał się płyn. Trochę inny. Co ten płyn robi? Uuu, trampoliny robi. Kolejna mechanika, dobra? Patrzcie. Gdzie on jest? Ten grutek? Weźmiemy sobie go. To jest miód! Miód ludzki? Co tu muszę zrobić? A, że to można wciągnąć. A, dobra, bo nie wiedziałem. O, dobra. Ła, prąd! A! O kurwa, ale żeś mnie zrobił! Oho, on się obróci. Nie, nie, nie. Spokojnie, spokojnie. Tu trzeba uważać. Pięknie. Dobrze. Tam na górę trzeba wskoczyć, bo trzeba zamkiem... O! Tu się musimy rozkręcić, żeby zrzucić z siebie te bombki. Wciągamy sobie miodek. A, tutaj... Oj! Nie ma nic? Co to znaczy? A! Trampolina i bosik. Wyciągnąłem jedno jajo. Wyciągnąłem drugie żółtko. I trzecie. Ale świetne. A? Ta gra powinna być 18+. Nie,
no chyba nie aż tak. Robacza grota. Dobra, wróćmy na chwilę. Zobaczmy, jakie tam mamy do odkrycia. Inny. Dzień dobry. Czy wy widzicie w ogóle, co tu jest, moi drodzy? Tam jest Pocket, tam był. Patrzcie, tu jest PS Pocket. Mam go. A, czyli tutaj są te, co zebrałem. Można sobie ich poprzeglądać. Okej. Dobra. Idziemy gamble zrobić. Czy na streamie? No zobaczymy, może pod koniec streama będzie wybieranym. Uwaga! Banan, czyli małpka kolejna, dobra. Dobra, to jest kol... A, no tak, to wiadomo, to kto tam... Kto tam siedzi, co? Snake. Niewygodna kanapa? Co ty gadasz? Ciasteczka! Bananowe ciasteczka, o tak. Ej. Zwalacz skrzynek. Proszę bardzo. Banan. Co to, napój? A mogę zgnieść, czyli nie miałem fuksa. O, edytowe ostrze i książka. Dobra. Pusto. Znajdź więcej specjalnych botów lub fragmentów układanki, a może pojawi się nowa gacza. 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 Dawać te pieniążki! No. Ty, a można po tej drabince tam wejść? Pokaż, co tam jest. Nie, no nie można raczej. Tam nie ma co. Takie po prostu, żeby wchodzić sobie i zobaczyć, okej. Dawaj, zatańczmy. A mogę zatańczyć jak on? Zbiórka! To nie jest żaden lis. Jamraj to jest, jamraj. Lecimy. Jamraj. Jamraj.
To jest... No właśnie, bo to też nie są w ogóle jabłka, które on zbiera, nie? Bumpa! Oho! Robacza grota! O ty gnoju! Chodź tu! A ty! Ale chamy! Dobra, a tu, dobra, pierwszy raz powtarza się mechanika. Dobra, powtórzyła się mechanika z tymi z rękawicami teraz. Mam nadzieję, że to się nie będzie notorycznie działo. Ty, patrz! Bier do papy. O, ta grota to mi przypomina takie właśnie Crash Bandicoot też misje w tych grotach. Bardzo nie lubiłem ich w tych grotach, tego Crasha. Pa, bier, bier! Patrz, patrz, widziałeś jak on chapie, pa! Pa, jak on chapnął, pa! Bip. Dzień dobry, cześć. Idziemy z tymi krokodylkami. Super. O, kaktus, który... Kuktas to był, tak zwany kuktas. Widać, że po grzybach robili tą grę? Czemu? Nie no, ejku, nie można rozwalić tego, bo wybucha. Muszę to po prostu ominąć. Kolorowa, fajna giereczka. W ogóle kolory są bardzo ładne, przejrzyste, to nie są jakieś takie... I to jest właśnie to, że ja zauważyłem, że platformówki po prostu mają dobre kolory. Że... Musi być taka odpowiednia paleta barw, żeby to była dobra platformówka. Dawaj to! Tak jest! Kreciki mi tutaj gratulują. Tańczą ze mną. Hogaken, a ja nie wiem co się stało. O, teraz się wyświetliło. Dzień dobry, witam. Hogaken podkreślenie jest szefem od 6 miesięcy. Giga moneta. Tam są kolce na dole, a tam jest... A tam jest, słuchajcie... Tam jest puzelek.
Jak to zrobić, żeby przeżyć? Jakąś wodę tam wpuścić? O, właśnie. Patrz, cały mokry. Widzicie, a w Star Wars Outlaws nie było tegoś takiego, że jak było postać w wodzie, to była mokra. Badaj. Oho. O, bosik! W środku jestem, brzucha. Bardzo dużo botów omijam. Oho. Dobra, dupa. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Icy Tower to był, tak. Jeszcze jeden będzie mi brakować? A brakuje mi. Patrz, 49 mam. Czyli jeszcze ilu? No jeszcze trochę, także się cofnąć trzeba. A teraz, ja chcę tą mechanikę zobaczyć, widzowie. Gdzie jest ta mechanika, co mogę zapłacić podobno jakiemuś ptaszkowi i będzie mi podpowiadał, jak to działa? Ja chcę to zobaczyć. Tutaj 200. Dobra, i ptaszek ze mną lata, tak? Będzie mnie informował? Czekaj, czekaj, coś. O, o! Coś się dzieje. Tam mamy iść? O, mam go! Dobra, jest. No i świetnie, dobra. Krówka. Dobra, idziemy dalej, chodź. Oho. Gdzieś tu jest blisko. Jest blisko, widzę go! Który to jest? Miały motocyklista. Lepiej być 1% niż świrusem. Nie wiem, widzowie, z jakiej gry, przepraszam. Miały motocyklista? Days Gone? Tu coś. Ale czym to trzeba zrobić? To nie wiem. Momencik, bo on tutaj...
piłką. No właśnie, to gdzie tą piłeczkę? I tutaj on ma piłeczkę. Ale fajna muzyczka, nie? Ho ho. Ho ho ho. Ah. Może obić od tego. No! Ho ho ho! 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 Wa ho ho! Yo, yo, yo! Ale fajny gołąb! Patrz! On tak! On jest ziom! Top tak! On rapuje! On to czuje! O, oh, o! Oh. Na pewno jest się, pa! Dobra, niech on mi podpowiada, gdzie tutaj jest coś. Dobra, tutaj nie ma nigdzie. Okej. Toś, czekaj. Patrzy coś. A, tam na grzybach wysoko. Dobra. Jeszcze raz, kurde mol. Gdzie on jest? Mamy go. Okej. Idziemy dalej. Według według gdzie on się patrzy? A on się tam patrzy, dobra. Gdzie trzeba iść? Tam, dobra. O, to dobra. Trzeba jeszcze raz to zrobić. Come on. Idziemy szybko, speedrun. O,
Come on! Stąd, tam trzeba wskoczyć. O, dzień dobry Marika, dziękuję za 18 miesięcy, witam, witam. No, nareszcie. I tam po lewej stronie jest, tak? Dobra, dawaj. O! Mamy go! Ukryty był! Duchowa przewodniczka. Wow, 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 odrzuciło mnie. Dobra. Teraz musimy poczekać, aż wyjdzie tutaj z tej dziupli. Dobrze, dobrze. I super. Jeszcze tu coś jest gdzieś? No, zobaczymy. Chodź kolego. Dobra. O! Jeszcze brzęczy coś. A, tutaj było coś, dobra, elegancko. Oho. Aj, rozsadziło mnie, moment. Come on! Jak włączyli serwery, które podał to drugie? Czekaj. Jak wyłączyli serwery Concord, to przyjdą mi chłopy pod dom i jeszcze po pudełko gierki? Tak, zabiorą ci wszystko. Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, jak to się mówi. Noż kurde, ale gdzie on jest ukryty? Tam na dole? Kurde. Mega ciężko. Poukrywali strasznie sprytnie. O. No dobra, ale to nie jest chłopek, tylko to był puzelek. No, come on. Mm-hmm.
Tam do góry trzeba jakoś. Dobra, trzeba wciągnąć. Czekaj, czekaj, gościu, bo tu gluta trzeba wciągnąć. Moment. Gdzie jest glucik? Dobra. Teraz. A tu był glucik. Dawaj go! Czy będę długo jeszcze męczył tą grę dla siedmiolatków? No, może tak. Fajna. Całą ją chcę przejść. Może nie dziś, ale chcę ją całą przejść. Jest mega przyjemna. Dużo fajnych mechanik ma. Dobra, i ten boss. Bardzo przyjemny ten bossik był. Dobra, już zrobiliśmy na 100% teraz ten poziom. Tak, to jest na PlayStation, no. Tylko i wyłącznie. Widzicie? Tu jest 60 potrzebnych. Czekaj, wrócimy. Może tutaj do małpy wrócimy. Gdzie było bardzo mało? Tu nie ma trzech małpek. O, tutaj u Krasa. Musimy nadrobić. Dawaj. Aha. No to chodź. No który mam przesunąć? Dobra. Zespeedrunujemy to. Mam rękawice w końcu. Dobra, chodź. Ten soundtrack jest świetny z tej mapki. O? Tutaj na dole? O! Thank you.
Albo tu. A, tu puzdelek był, dobra. Ona się... Ten ptaszek coś tutaj się patrzy. Moment. Moment, moment, bo... Wróćmy tutaj. Gdzie on tutaj ma coś? A? O! Ukryte. Jakiś portal odkryłem. Czemu mam taki hejt podpisem w generalności? Nie, stare, tam się nie przejmuję takimi śpierdołami. Ludzie, co mnie obrażają, używając jakichś te-wordów. To jakieś dzieci są, co miały weekend albo wakacje. Wentyluj się. O, idę tu. Ale panie, pan ser, ja ci już powiedziałem, że to nie ma sensu dzisiaj iść, ponieważ ponieważ jest piątek, a do końca dzisiejszego dnia ten serwer jeszcze działa. Więc jaki jest sens sprawdzenia, skoro do jutra jeszcze gra działa? Wiesz, o co chodzi? Jak już będzie wyłączona i będzie totalnie jakby wybrakowana, wtedy to ma sens. Dobra, bot uratowany. Aha! Dobra, to już było. A ten jest? Ej, kto jest? Patrzcie, jaki słodki Abe. Zaszyte ma usta. Abe. No Abe z gier. Abe Odyssey, Abe Exodus. A co ja ci będę gadał? Im by nie znają. O kurde, zrzucił mnie.
No nie wiem. No to dziwi mnie to, że ty nie wiesz, kim jest Abe. O, widzisz? Właśnie jednego wciągnął. Aha. Tu mam kolejnego. W ogóle to jest... Wiecie, że to ma podwójne znaczenie, bo to, że tutaj jest Ape, i znaczy nie Ape, tylko jak oni się nazywali jako rasa? Bo to, że on tutaj jest, w sensie Mudokoni. To, że oni tutaj są, to też jest w ogóle dosłownie to samo. Takie odwołanie do tej gry, bo ja też ich szukałem i też ich ratowałem, nie? Więc dosłownie tutaj jest jakby podwójne znaczenie akurat. Podwójny sens w tym momencie. Ale... No, i mam wszystkich uratowanych. A, mudokoński poplecznik, no. No i mamy wszystkich. Dobra, idziemy tą mapkę zrobić. Reptilianie, nie. Sześćdziesiąt. I teraz tutaj, tu. I tu jedziemy do ostatniego. A tam co to jest takie? O, rozdupcyliśmy się. Dobra, idziemy tutaj do ostatniego. To boss? Aha. Dobra, znowu dostałem krokodylki. MMA, Gala Fighter. O, jakieś krakenisko tutaj jest. No, a tu będzie jakaś bitka. Na środku wyskoczy, co? Idzie krapa ośmiornica. Bako-tako! A. Jako tako. Dostała. Ale efekty fajne są. Pęk. Te fale ładną zrobiła woda.
Wow, jeden HP jeszcze mi został. Kurde, serio? To był ciężki boss, długi, ej, dawaj go jeszcze raz. Fajny. Bęk. Lecimy dalej. Teraz będą kuleczki. Jeszcze jedna rękawica mu została. Może ten smar musi wejść. Oho, tak. I finish him! Ci bossowie są tacy mega Mario, nie? Tak jak w Mario są. Dosłownie, jeden do jeden. W sensie walka na małej przestrzeni, jakiejś takiej okrążonej. Wiesz, jakaś arena. Oho. Oho. Wow! To jest. Moment. Idzie fala. Co patrzysz? Co patrzysz? Dawaj to oko. No? Dawaj jeszcze jedno oko. Dobrze, podbite. I siup! Ale fajny boss, taki dłuższy już był. O nie, fala idzie. Ale dzięki temu wypłynąłem. Mam koło ratunkowe. Mogę płynąć. A mogę uderzyć w łódkę i ją przewrócić? O. O, God of War, moi drodzy, patrzcie. Stary z synkiem. Skakuj tam. Młody ty też. Lecimy. Boy. Thank you.
I jeszcze jedna kraina się tu pojawiła. O kurde, to będzie kraina godoworowa, patrzcie to. O, o tak. Czekajcie, bo oni tu puzelka mają. O. Od tej krainy zaczniemy następnym razem. Ha! Dokładnie tak. Pozdrawiam Bonko Life. Tak jest. Aha. 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 Czekajcie, jeszcze tylko oddamy sobie tutaj wszystkie puzzle. Hog of War. Dobry? Ależ oni tańczą. O, jeszcze trochę brakuje, żeby odkryć kolejną. Kolejne kapsułki. Dobra, do roboty, do pracy. Co to ma być? Mapa kosmosu. O, to jest ta mapka, nie? Tam są za 50, za 30. O, tam są do odkrycia po prawej stronie, widzicie? To będziemy robić. Dobra, pozdrawiam Bonko Life, trzymajcie się, jeżeli wam się podoba i oglądacie to na YouTubie. Dajcie łapkę w górę. Do następnego.